nagrywamy. Nie wiem, chyba to pasuje tu? Cześć, to ja! Witam Was. Na początku chciałabym zapytać, czy to mi pasuje do tego. Jak myślicie? Bo tu chyba... chyba za dużo rozgardiaszu, patrzcie. Chyba nie, nie pasuje. Dobra, to ściągamy. 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 No dobra. Na wstępie dzisiaj, oprócz tego, że się przywitałam z Wami, chciałam serdecznie pozdrowić widzkę Natalię, która pytała, czy ja chodzę tak w takim makijażu na zewnątrz, czy tak wychodzę do ludzi. Tak, Natalia, wychodzę tak do ludzi i tak straszę, wiesz, tak chodzę i buł. No chodzę tak, no. Może w tym ostatnim takim, nie wiem, kiedy ja go publikowałam w tym makijażu konkursowym, to nie chodziłam do ludzi, ale no... tak chodzę. Dzisiaj taki nudnawy trochę makijaż w sumie, jak na mnie, tak myślę, i mam pomadkę. A z czym dzisiaj do Was przychodzę? Przychodzę dzisiaj z testem podkładu. Jakiego podkładu? Podkładu marki Soraya. Tak, Aqua Cover. Słuchajcie, to jest podkład klejący. Ja Wam poczytam, co tutaj. Tak. Aksamitny podkład z kwasem hialuronowym. Ja mam odcień 201, czyli jasny beż. Myślę, że akurat będzie dobrze, bo nadal nie jestem opalona. Także przeczytam Wam tutaj, co obiecuje producent i będziemy działać. Aksamitny podkład z kwasem hialuronowym idealnie kryje wszelkie niedoskonałości cery i wyrównuje jej koloryt, jednocześnie zapewniając doskonałe nawilżenie i poczucie komfortu. Podkład nie powoduje efektu maski. Fajnie, fajnie. Ja mam pierwszy raz ten podkład, kupiłam go w Rossmanie, to była jakaś cena na do widzenia za 13 zł. W cenie regularnej kosztuje 22 zł, więc się nim zainteresowałam, oczywiście jeszcze po wcześniejszych recenzjach na YouTube. I tak stwierdziłam, no dlaczego nie, spróbuję, no bo podkład tani i marka Soraya, dlaczego nie? Kryje i nawilża. No, nie matuje. Nie matuję, także kryję i nawilżę, ale chciałabym zobaczyć, jak to krycie się prezentuje. Robię tutaj unboxing, widzicie, jeszcze jest safety lock, czyli nie otwierałam go w ogóle. Najpierw chciałam zobaczyć, czy pachnie. Boże, jak śmierdzi. Czekajcie, ja zaraz obczę, jak to śmierdzi. Jak takie stare rajstopy, które wiecie, uciekają wodą, bo nie podoba mi się. Ale dobra, zobaczmy, jaki jest odcień tego podkładu. Dobrze wybrałam odcień. Uwaga! Uwaga, to jest zawsze najbardziej... Jaki ciemny! Tragedia! Patrzcie! Jasny beż. Ciemny, mega ciemny! Patrzcie! Gratulacje! No dobra, co w tym momencie robić? Czy nakładać ten podkład mimo wszystko? Spróbuję. Nie chcę go mieszać z żadnym innym podkładem, bo... Dlaczego? No słuchajcie, no ten test nie będzie miarodajny. Ojej, on się tak leje, patrzcie. Ale ciemne. Nie widać chyba tego w kamerze tak bardzo, jak ja widzę. Ale zobaczycie, jak nałożę, jak on jest ciemny. Patrzcie. O. Nie, tu pachnie. Może to ta nakrętka tylko tak się nie widziała. Ale to jest zbyt ciemny odcień dla mnie. Jak się nakłada? Bardzo przyjemnie, bardzo. Nakładam cienką warstwę, bo chciałabym jeszcze uwierzyć, że ten podkład się dopasuje do mojej skóry i że ten kolor nie jest totalną porażką. Rozsmarowując go, mogę powiedzieć, że ten zapach jest cudowny. To jest zapach proszku do prania. Nie wiem, czy Wy lubicie zapach proszku do prania, ale ja bardzo. O! Kryjący. Ten kolor się jakoś wtopił w moją skórę. Jestem zaskoczona, bo naprawdę on jest bardzo ciemny, słuchajcie. Ale kryjący, nie, to krycie to jest bardzo delikatne. Ja bym powiedziała, że to jest delikatny podkład na matę. Ale to krycie to... Widzicie to? Nie wiem, czy wy to widzicie, ale musicie mi uwierzyć, że... Mimo, że kolor jednak jest ok, to krycie i światło zmieniające się, to krycie nie.
Ale ciemny, ja po prostu nie wierzę w to, że on się tak stapia ze skórą i powoduje, że ten kolor jest idealny dla mojej cery, ale mimo wszystko krycie nie. Krycie nie. Może dlatego... Wiecie, jeszcze nałożyłam pomadkę wcześniej. Jej, no. Nie. Przyjemnie się rozprowadza. Trzeba powiedzieć. Krycie jest lekkie. No lekkie, no. Patrzcie. O. Dobra, nałożyłam na razie na policzki i na nos. I zobaczmy, jak to się prezentuje. Jestem zdziwiona, że podkład jest taki ciemny, ale to bardzo na plus. Czyli, że podkład jest taki ciemny, a dopasował się do kolorytu mojej skóry. Ale on nie jest kryjący, być może jest nawilżający. Ale to krycie to nazwałabym lekkim. Słuchajcie, takim letnim i lekkim. Dobrze, nałożę jeszcze sobie na czoło. Chociaż tutaj miałam tego tyle. Co ja robię? No dobrze, dobrze, dobrze. Nakładamy, nakładamy. Przyjemnie się nakłada, szybko się wtapia w skórę, więc to jest naprawdę bardzo fajne. Można zaliczyć na plus dla tego podkładu. Tak. Ja nałożyłam... Miękka mi się roluje. Ja nałożyłam cienką warstwę. Fajnie leży na buzi. No, a ta cienka warstwa... Kurczę. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy nakładać drugą, bo boję się, wiecie, że ten kolor będzie taki ząk. Teraz wam się pokażę w świetle dziennym i same ocenicie, jak to wygląda. Jak wygląda ten podkład. Czekajcie chwileczkę. No dobra, jesteśmy w świetle dziennym. W świetle dziennym podkład prezentuje się tak. Nie zakrył wszystkich niedoskonałości. To jest lekkie krycie, powiedziałabym. I teraz się zastanawiam, czy nałożyć jeszcze drugą warstwę. Spróbuję zbudować krycie. Czuć nawilżenie, to jest prawda. I nie jest to podkład matujący, więc ja tutaj się nie czepiam w żaden sposób. Ale te niedoskonałości, one są... Dobra, zdecydowałam, że nałożę jeszcze cieniutką warstewkę, zwłaszcza, że tutaj zostaje mi trochę tego podkładu. Tutaj na te problematyczne moje miejsca, czyli różne takie zaczerwienienia. O, 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 o. Aha. Okej. Okay. O. Trochę siedzi na twarzy i wygląda lepiej. Albo to coś w mojej głowie się dzieje. Piękny jest ten zapach. No dobra, kończę makijaż i jeszcze do Was wracam. No dobra, wróciłam do Was ze skończonym makijażem. Tak się prezentuje podkład ze wszystkimi składnikami, elementami makijażowymi. No słuchajcie, co ja mogę powiedzieć na ten moment? Chyba za wcześnie go osądziłam. Jestem niedobra. Na ten moment mogę powiedzieć, że buzia jest naprawdę aksamitna. Jest taka milutka w dotyku. To jest takie bardzo, ale to bardzo przyjemne. Nie czuć go. Ja też nie lubię takiego efektu, wiecie, że podkład ciężki siedzi mi tak. Ja wiem, że on tam jest. Także ten jest leciutki. Co można powiedzieć o kryciu? Krycie jest takie... Wiecie co? Lekkie, ale idące w stronę średniego. Myślę, że można je stopniować. Najbardziej zaskoczyło mnie to, że ten kolor wygląda tak. Słuchajcie, patrzcie. A na mojej buzi całkiem inaczej, więc powiedziałabym, że on się doskonale dopasowuje. Ja się załamałam, jak zobaczyłam ten odcień, zresztą same widziałyście. Nie spodziewałam się, potestowałam go w drogerii, ale no nie wiem, jakimś cudem stwierdziłam, że on jest dobry. Wiecie, jak to jest w drogerii. Nie to światło, sztuczne światło, później kupujemy coś, przychodzimy do domu i... Tak miało być. No przynajmniej ja tak mam być, macie wy też. Więc na ten moment podkład mi się podoba. Naprawdę
ta cera jest tak aksamitna, że aż by się chciało jej dotykać cały czas. Najważniejsze niedoskonałości mi ukrył, ale nie ukrył wszystkich niedoskonałości, więc to trzeba od razu zaznaczyć. Ja jeszcze do Was wrócę po kilku godzinach i dam Wam znać, jak zachowuje się ten podkład. Ale jak na razie jestem zadowolona, ze wszystkimi kosmetykami się polubił i no, jak na lato, jest to podkład fajny. Co do pełnego krycia, nie. Także zobaczymy się za kilka godzin. Wracam do Was po 6 godzinach z oceną podkładu. I co można tutaj powiedzieć na temat tego podkładu? Jak sami widzicie, wyświecił się w bardzo widoczny sposób, ale no nie będę mu tego zarzucać, bo to nie jest podkład matujący, więc nie będę się tutaj czepiać. Moim zdaniem wygląda ładnie na buzi, tak wiecie, tak delikatnie, tak no, no może być, ale jakie zarzuty w jego stronę, no... No nie jest on mocno kryjący, no przybliżę jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Na czole nie jest dobrze, na policzkach, no w miarę okej, ale mocnym kryciem to bym nie nazwała tego na pewno. Jest to lekkie krycie w stronę średniego, bo można je zbudować. Zdecydowanie podoba mi się kolor i jestem zaskoczona. Bo nawet przy mojej bladej karnacji wygląda to ok i ten podkład nie ściemniał, co jest naprawdę dużym plusem. No i co jeszcze? Naprawdę jest aksamitny i czuć nawilżenie. Co do tej aksamitności, to można by się dotykać po twarzy cały dzień, bo naprawdę jest super. Więc to na plus. No, to na plus. I co jeszcze? No tutaj w skrzydełkach nosa się zebrał, w linii uśmiechu coś mi się tam odcisnęło przed chwilą. Z innymi produktami wygląda w porządku, więc nie będę się czepiać. No taka średniawka, ale raczej w kierunku jestem na tak. Dlaczego? No to jest tani podkład, dwie dyszki, spoko. Kryje jak kryje, nie ma wielkiego krycia, ale najważniejsze niedoskonałości ukrył. Wyświeca się, no okej. Okay. Ale to świecenie wygląda tak naturalnie i powiem Wam, że nawet z nosa mi nie zeszło, więc no jestem dumna, tak można wypowiedzieć. Więc jak Wam polecam, jestem ciekawa, czy go miałyście. Jeśli go miałyście i macie takie zdanie jak ja, dajcie znać. Jeśli Wam się nie spodobał, to też jestem ciekawa dlaczego. Więc na dzisiaj się z Wami żegnam. To był test podkładu Aqua Cover marki Soraya. No i dziękuję. Dziękuję za uwagę. Jeśli Wam się podobało, wiecie co robić. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!